Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Niemiec. Stoję sobie na malutkim autohofie. To z boku, to jest taki śmieszny budynek. Naprzeciw mam zamek. A4, na pewno kojarzycie takie miejsce na niemieckiej A4, gdzie po jednej i po drugiej stronie na wzgórzach są zamki. To tu. Mamy początek marca, co oznacza, że za mną już dokładnie 6 pełnych miesięcy Imagination Transport i jazdy moim własnym Volvusiem. Moje Volvo to oczywiście najnowsze Volvo FH13, czyli 13-litrowy silnik, 460 koni, turbo compound. Jak mi się spróbuje mój Volvus? Dzisiaj robimy podsumowanie. Jaki mamy przebieg w tej chwili? 66 tysięcy kilometrów. Czyli średnio na miesiąc około 11 tysięcy kilometrów. W Europie przy takim super dobrym wykorzystaniu, planowaniu ciężarówki Tahoe pozwala na zrobienie jakieś 14 tysięcy kilometrów miesięcznie, zakładając, że ciężarówka jeździ po troszeczkę mniej zakorkowanych krajach niż Niemcy i jeździ też trochę nocą. Także gdybym była tylko i wyłącznie kierowcą, to 11 tysięcy kilometrów byłoby dla mnie zdecydowanie za mało. Ale w związku z tym, że jestem też pełnoetatowym twórcą, influencerem, co zajmuje mi też bardzo dużo czasu i pracy, to 11 tysięcy jest dla mnie jak najbardziej okej. Pozwala mi na robienie jeszcze innych rzeczy, tak żeby się nie przeciążać i jeździć bezpiecznie. Zresztą też o to mi przecież chodziło, żeby móc sobie robić jakiś czas wolny. Czasami biorę sobie kilka dni wolnego, a czasami nawet tydzień po to, żeby załatwić choćby inne sprawy firmowe, czy też po prostu spędzić trochę więcej czasu z rodziną. Po to był ten Volvi. Czy coś się zmieniło na przestrzeni tych 6 miesięcy? Zdecydowanie tak, ale to są takie minimalne zmiany, które zauważy tylko i wyłącznie kierowca, który od nowości jeździ tą samą ciężarówką i bacznie wsłuchuje się i obserwuje ją. Na początku Volvi był raczej mało dynamiczny i taki troszeczkę bez charakteru. Był taki jak taki mały, słodki szczeniaczek. Ty wiesz, z jakiej rodziny pochodzi i jaki ma potencjał i na co go stać, ale on jeszcze nie ma pojęcia tak naprawdę, co z niego wyrośnie i potrzebuje nauki, tresury i miłości, żeby wydobyć z niego te najlepsze cechy charakteru. Także ja od samego początku jeździłam bardzo dynamicznie moim Volvuniem i mu nie odpuszczałam, aż któregoś dnia dosłownie jakby coś zaskoczyło i z mojego Volvusia zrobiło się Volvo. Chociaż to i tak dla mnie zawsze będzie już Volvi. Ale co się zmieniło? Auto zaczęło chodzić jeszcze jakby ciszej. Volvo w środku ma super wyciszoną kabinę, ale zrobiło się jeszcze ciszej w kabinie. Spalanie spadło. Miałam takie wrażenie, że auto już jedzie tak jak ja chcę, w takim stylu jak ja jeżdżę, bez jakiejś takiej mojej większej ingerencji. Tak jakby to auto załapało jaki styl jazdy mnie interesuje. Ludzie często pytają mnie, czy te 460 koni to jest wystarczająca moc. Jak na taki zestaw, jak ja mam, co jest zestaw przestrzenny, który rzadko ładuje na pełno, jeżeli chodzi o wagę, to absolutnie tak. Myślę, że dla takiego typowego zestawu na międzynarodówkę z naczepą typu firanka, gdzie wozi się przeróżne towary o dużej amplitudzie wagowej, myślę, że to jest jak najbardziej najlepszy silnik. I czy daje sobie radę też na pełnym obciążeniu? No myślę, że dobrze zobrazuje Wam fakt, że pod La Jonquera, czyli legendarna Jonquera, jadąc z Francji do Hiszpanii, na pełnym obciążeniu jechałam pod tą górę 40 km na godzinę. Więc myślę, że dla przeciętnego kierowcy z międzynarodówki mówi to już wszystko. Natomiast jeżeli bym zamawiała auto pod chłodnię, która będzie wozić ciężkie towary non-stop na fulla załadowana i gdzieś powiedzmy miałaby latać na Madryt, załóżmy, albo jakieś inne górzyste tereny, no to myślę, że już brałabym wtedy 500, bo wydaje mi się, że to byłby optymalnie dobrany silnik do danego zestawu i danej pracy, bo właśnie tym się trzeba jednak kierować. Poza tym przy takiej pracy myślę, że ten silnik byłby raz, że mniej obciążany, a dwa, że w związku z tym, że auto byłoby bardziej dynamiczne, to dawałoby więcej przyjemności z jazdy kierowcy. A biorąc pod uwagę to, że mamy takie czasy, gdzie brakuje tych kierowców zawodowych i to będzie się tylko jeszcze bardziej pogłębiać,
to myślę, że ta przyjemność z jazdy dla kierowcy jest bardzo ważnym czynnikiem. Natomiast jeżeli chodzi o spalanie, to raczej staram się unikać tego tematu z ludźmi, którzy nigdy nie jeździli tandemami, bo z automatu przekładają to na jazdę takim klasycznym zestawem w konfiguracji ciągnik plus naczepa, który zachowuje się zupełnie inaczej. Tandem, taki jak mój, potrafi zrobić super niskie spalanie do 10 ton, natomiast już na przykład przy kilkunastu, 16 i więcej tonach robi się bardzo duży przeskok w ekonomii jazdy. Także no, ja jak załaduję się lekko i obniżę sobie mocno prędkość i bardzo mocno się staram i teren jest łagodny, no to potrafi to auto zejść do 19 litrów na 100 km. Przy czym zaznaczam, że to jest mój rekord i niestety, ale rzadko się pojawia, ponieważ ja lubię jeździć na pełnej prędkości. Lubię jeździć bardzo dynamicznie, a w górzystym terenie wyłączam tryb ekonomiczny, bo nie lubię, jak inni wyprzedzają po górkach. Więc średnie spalanie u mnie na blacie no, raczej oscyluje około 24-25 litrów. No, zależy oczywiście od odwagi i od tego, jak bardzo się śpieszę, a że ja zazwyczaj się śpieszę, no to tak jest. I taki jest mój też styl jazdy, wyrobiony na gabarytach. I no ja niestety, ale mam podejście typowo gabarytowe, że auto pali tyle, ile potrzebuje. Ja tak się trochę śmieję, ale przy tych horrendalnych cenach paliwa, jakie mamy teraz i przy tych super niskich stawkach transportowych, to nawet ja poszłam po rozum do głowy i zaczęłam jeździć trochę bardziej ekonomicznie. Widzę, że to auto daje ogromne pole do popisu dla kierowcy. A kierowca, który chce jeździć ekonomicznie, chce się uczyć jeździć ekonomicznie, jest do tego jeszcze motywowany przez firmę, zawsze może zapisać się na szkolenie profesjonalni kierowcy organizowane oryginalnie przez Volvo. Są to szkolenia bezpłatne, które odbywają się systematycznie i uczą nie tylko teorii, ale także w dużym stopniu praktyki. One są prowadzone przez absolutnie najlepszych instruktorów w Polsce, których sama osobiście znam i uwielbiam za ich podejście do drugiego człowieka. Także zachęcam, zerknijcie sobie na ich stronę www.profesjonalni-kierowcy.pl. Skrzynia biegów. Oczywiście jest zautomatyzowana i działa tak jak wszystkie volwowskie skrzynie biegów. Bajecznie. Żadna marka nie ma tak doskonale dopracowanej skrzyni biegów jak Volvo. I potwierdzi Wam to każdy kierowca, który jeździł innymi markami. Ja jeździłam i z czystym sercem, z czystym sumieniem mówię, że tak jest. W tym aucie nigdy w życiu nie usłyszycie jakichś dziwnych trzasków ze skrzyni biegu. Nigdy nie doświadczycie jakiejś nagłej, dziwnej zmiany biegu lub, gdy potrzeba, braku zmiany biegu. Nawet na gabarytach już od wielu lat nikt nie bierze manualnych skrzyni biegów, bo takie skrzyni biegów po prostu robią to lepiej. I kierowcy, którzy na początku mieli do tego takie średnie podejście, ja sama zresztą, jak przeszłam z manuala na gabarytach na taką skrzynię zautomatyzowaną, miałam do tego bardzo ograniczone zaufanie, bo wydawało mi się, że przy manewrach to nie da rady i traci się precyzję. Ale wiecie co? Później się zastanawiałam, kurczę, jakie to jest wielkie ułatwienie, więc zdecydowanie zautomatyzowane. Ale myślę, że każdy kierowca zawodowy powinien potrafić jeździć manualem. Jak wygląda kabina po pół roku użytkowania i mieszkania? Bo ja to w zasadzie nigdzie konkretnie nie mieszkam, tylko biorę wolne, gdy mam coś do załatwienia albo gdy chcę sobie zrobić troszeczkę czasu z rodziną. Volvo ma bardzo wysoko jakościowo materiały w środku, więc nie ma żadnych absolutnie przetarć ani nawet śladów użytkowania, czy na kierownicy, na skórze, czy na podłokietnikach. Rolety chodzą jak chodziły. Zresztą ja nawet tak w poprzedniej firmie jeszcze pracowałam i czasami jechałam jakimś innym, starszym autem na zastępstwie za innego kierowcy, to te rolety, one są nieśmiertelne. Widzicie, jak wygląda materac, jak wygląda nakładka. Nie widzę tu w ogóle żadnych śladów użytkowania, ale ja też rzeczywiście dbam. Teraz jakieś tutaj smugi możecie zobaczyć, bo mi się skończyły moje ulubione środki do czyszczenia i kupiłam jakieś coś, co było na stacji, ale to się do niczego nie nadaje. Ale dobra, przeżyję. Czy gdybym jeszcze raz konfigurowała tego Volvusia, to zrobiłabym coś inaczej? Tak, niestety tak.
Po pierwsze, to wzięłabym alufelgi i szerokie koła z przodu. To jest raz. Dwa, że wzięłabym sobie ten pilot bezprzewodowy do regulacji zawieszenia, a nie ten. Ale to już taki, powiedzmy, że do celów bardziej influencerskich. Chociaż czasami na załadunku czy rozładunku też jakoś tam dokładają i zostawię otwarte skrzynki, to pasowałoby mi szybko podnieść auto. Więc wzięłabym sobie ten pilot drugim razem, już właśnie bezprzewodowy, który tutaj jest i wygląda jak telefon. No i też wzięłabym sobie ten stolik. Jednak wzięłabym sobie ten stolik, który miałam przy łóżku. Bo do tego fotela odwracanego, tak, teraz ja mam dużo więcej pracy papierkowej, administracyjnej, to używałabym go, także szkoda, że tego stolika nie wzięłam. No ale nic, no trudno. Z czego się natomiast bardzo cieszę, to, że wzięłam złoty kontrakt serwisowy, z którego jeszcze nie miałam okazji skorzystać i mam nadzieję, że jak najdłużej nie będę korzystać z tego, ale prawda jest taka, że z czasem będą się pojawiać jakieś usterki wynikające z eksploatacji pojazdu. No i dzięki temu, że mam ten kontrakt, no nie wyskoczą mi żadne jakieś większe nieprzewidziane koszty, bo ten kontrakt pokrywa naprawdę bardzo, bardzo dużo. A w tych niepewnych czasach, w jakich żyjemy, a do tego jeszcze doszedł nowy ład i ukryty podatek w postaci składki zdrowotnej, który sprawia, że no, z miesiąca na miesiąc jest ciężko precyzyjnie, jak do tej pory, przewidzieć koszty, więc to, że te koszty serwisowania i nagłych napraw no raczej w większości odpadają mi z głowy, to naprawdę bardzo dużo znaczy w tych niepewnych czasach. No i to już by było chyba tyle. Jestem niezmiennie zakochana w moim Volvusiu, a może raczej nawet z każdym dniem coraz więcej. Jak Volvo wygląda na zewnątrz? No w miarę tak samo jak wyglądał. Zderzaki takie te niskie udało mi się cały czas jeszcze zachować, no ale w końcu Volvo to jest precyzja jazdy, ale też nie ma się co oszukiwać. Ta kamera, którą tutaj sobie mogę włączać, która się też włącza z automatu, gdy włączam prawy kierunkowskaz, która jest zamontowana na lusterku pasażera, też bardzo pomaga w tych precyzyjnych manewrach. Tutaj nawet w ogóle nie ma dwóch zdań. Chociaż muszę się przyznać, że ostatnio sobie zrobiłam szkodę, nad którą strasznie ubolewałam, ale sobie ją szybko wybaczyłam z tego względu, że zrobiłam ją pod wpływem emocji związanych z wojną. Także jak wybuchła wojna i strasznie to przeżywałam. Wszyscy przeżywali, tylko że wszyscy przeżywali jakoś tam, zawsze ktoś, nie wiem, ludzie między sobą mogli o tym rozmawiać, a ja byłam w trasie i drugiego dnia właśnie byłam tak strasznie rozemocjonowana, powiedzmy, że popełniłam najgłupszy błąd. Mianowicie przy wjeździe na małą firemkę, na podwórko, przy takich ciaśniejszych manewrach zaufałam człowiekowi, który się nie zna na mojej robocie, a powinnam sobie sama wjeżdżać. A jak to jest, jak się człowiek polega na drugim człowieku, który się nie zna na tym, no i skończyłam z otarciem plandeki. Także z jednej strony strasznie mi szkoda, ale z drugiej strony w obecnych czasach szybko do mnie dotarło, że naprawdę ludzie mają dużo większe problemy w tej chwili i takie przetarcie plandeki, no wiadomo, że szkoda, strasznie mi szkoda. Ale świat się mierzy z teraz większymi problemami i nie ma co płakać nad przetartą plandeką. Czasy były ciężkie, ale dosłownie z dnia na dzień zrobiły się naprawdę trudne i nieprzewidywalne. Dlatego tym bardziej cieszę się, że postawiłam na taką pewną markę, zamawiając to auto. Ale wiem, że wielu z Was będzie mówić, że to dlatego mówię tak w ten sposób, w samych superlatywach, z tego względu, że jestem ambasadorką Volvo w Polsce. Ale właśnie to nie jest prawda, to nie jest tak, bo ja zamawiając to Volvo, nie byłam ambasadorką Volvo i nawet się na to nie zapowiadało, że będę, natomiast miałam ofertę od innej marki, która oferowała mi kontrakt ambasadorski, który wiązał się też z dużym kontraktem marketingowym, ale ja go odrzuciłam i zamówiłam mojego Volvunia, ale to już jest taka historia, wiecie, że jak już będzie troszeczkę większa perspektywa, to kiedyś Wam ją muszę opowiedzieć, bo to jest historia, no jest co opowiadać, to jest historia o podejmowaniu decyzji, o podążaniu za głosem serca, o podążaniu za marzeniami i o takich diabłach, co czyhają przy drodze i próbują nas ściągnąć z tej drogi. No, w takich krytycznych, decyzyjnych momentach.
Ale ja dobrze wybrałam i z tego się strasznie cieszę. Jezu, jak ja się z tego cieszę, żebyście tylko wiedzieli, że podjęłam ten wybór. To był bardzo dobry wybór. No nic, dziękuję Wam za uwagę i powodzenia. Bądźcie bezpieczni. Cześć.